Skóra to podstawowa bariera między organizmem a otoczeniem. Co się dzieje, kiedy dłużej nie możemy liczyć na te linie obrony? W skórze brakuje białka działającego jak rzep. Od skóry tak delikatnej, że pęka przy najdrobniejszym potarciu, kiedy ją ujrzałem, byłem przerażony. Po skórę, która rozrasta się, więżąc ciało w kurczącej się zbroi. Moje życie można porównać do noszenia zbyt ciasnych butów. Poznamy dwoje niezwykłych ludzi, przeciwko którym zwróciła się własna skóra. Dowiemy się też, jak nauka próbuje ją ocalić. Klątwa genów. Skóra. Oto Hunter Steinitz, piątka. Ma 14 lat i mieszka z rodziną w Pittsburghu w Pensylwanii. Uwielbia bawić się z przyjaciółmi. Jest też jedną z najlepszych uczennic w klasie. Ale coś różni ją od rówieśników. Skóra. Cierpię na genetyczną chorobę skóry zwaną płodem arlekinem. Moja skóra rośnie za szybko. Ciało nie potrafi się pozbyć narastającej skóry. W rezultacie tworzą się grube, suche, sztywne i podrażnione warstwy, deformujące rysy twarzy. Moja skóra jest szorstka. Kiedy nienawilżę jej odpowiednio, zaczyna się łuszczyć. W dotyku przypomina drobnoziarnisty papier ścierny. Wysuszona i popękana skóra jest narażona na różnorakie infekcje. Niestety płód arlekin nadal pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych chorób. Skóra składa się z trzech warstw. Tkanki podskórnej, skóry właściwej i naskórka. W skórze właściwej znajdują się naczynia krwionośne, nerwy, receptory oraz gruczoły łojowe i potowe. W tkance podskórnej tworzą się nowe komórki skóry. W wyniku podziału są wypychane do góry, aż znajdą się w naskórku. Tam obumierają, tworząc barierę ochronną przed otoczeniem. Jest to bariera wodoszczelna, dobrze zabezpieczająca przed infekcjami. Nieustannie się odnawia. W każdej chwili łuszczą się dziesiątki tysięcy starych komórek i rodzą nowe. Bariera przypomina ceglany mur. Komórki skóry są cegłami, a zaprawą związki chemiczne zwane lipidami. U zwykłych ludzi większość lipidów powstaje w środkowej warstwie naskórka. Białko pomaga im wypełnić przestrzeń między komórkami, związać je i w ten sposób chronić organizm przed otoczeniem. Tak lepiej. W wyniku mutacji genetycznej ciało Hunter niemal w ogóle nie wytwarza takich białek. Lipidy nie wiążą komórek skóry, w rezultacie czego skóra staje się podrażniona i zaczerwieniona. Ciało próbuje zrekompensować brak szczelności, tworząc kolejne warstwy skóry. Co gorsza, u chorych takich jak Hunter, proces narastania sprawia, że martwe komórki nie łuszczą się, tylko gromadzą w coraz grubszej masie. Płód arlekin to jedna z najrzadszych chorób stwierdzana u 5 noworodków na milion. Nie ma na nią lekarstwa. Ale Hunter się nie załamuje. Dziewczyna postanowiła uczyć ludzi o swojej chorobie. Przygotowaliśmy takie kartki. Jeśli ktoś potraktuje mnie niegrzecznie, mówię: mam na imię Hunter i daję mu kartkę. Czasami ludzie reagują zabawnie. To naprawdę działa. Naukowcy tworzą pierwszą krajową bazę przypadków płodu arlekina. Są w niej dane zarówno kliniczne, jak i historyczne. Dzięki temu chcą poznać różne aspekty choroby. Czołowym śledczym jest dr Philip Fleckman. Hunter ma wiele symptomów występujących u innych chorych. Ale pod wieloma względami jest przypadkiem nadzwyczajnym.
Pytanie brzmi, jak powinniśmy ją leczyć? Na razie nikt tego nie wie. Wciąż szukamy sposobu. Wyżej. Nauka szuka przyczyny i lekarstwa, a Hunter nadal walczy z własną skórą. Stara się żyć normalnie, nie ulegając chorobie. Działam w miejscowym kościele. Śpiewam w chórze młodzieżowym, a wkrótce przejdę do chóru dla dorosłych. Świetnie się bawię. Uczę dzieci, pomagam im. Mimo że Hunter zawsze stara się być w centrum wydarzeń, musi uważać na siebie bardziej niż zwykłe dzieci. Lipidy obecne w naskórku zapobiegają nadmiernej utracie wody. Przez ich brak Hunter traci 6 razy więcej wody niż zdrowy człowiek. Jest więc ciągle odwodniona. Muszę dbać o dobre nawodnienie. Napij się. Ciało w 70% składa się z wody. Jeśli na stole postawimy talerz wypełniony wodą, płyn wyparuje. Tak samo dzieje się z ciałem. Wyschnie i zginie, jeśli zabraknie mu wody. Którą chcesz? Nieważne, uwielbiam każdą pizzę. Dlatego właśnie skóra Hunter jest sucha i dlatego musi ona jeść więcej niż zwykli ludzie. Parująca woda zużywa też sporą ilość energii. Gdzie położyłaś talerz? Skóra zwykłego człowieka zużywa dziennie około 130 kalorii. U chorych na płód arlekin potrzebuje około 1000. Gdyby Hunter była zdrowa, mogłaby wykorzystać tę energię do wzrostu. Dlatego jestem taka niska. Powiedz papa. W dzieciństwie Hunter była o 5% niższa i lżejsza od jej rówieśników. Lekarze robili co mogli, żeby dostarczyć dziewczynce niezbędnych kalorii. Założono mi gastrostomię. Zabandażujemy brzuch i gotowe. Podłączają mnie do pompy, która przez gastrostomię przetacza żywność do żołądka. Dzięki temu przybieram na wadze. Zauważyła mnie, bo jestem wysoki, a mnie, bo się wyróżniam. Dziś Hunter nie ma gastrostomii i może wcinać pizzę jak wszystkie nastolatki. Nadal jest nieco niższa od innych 14-latek, ale waży tyle samo. Niestety, skóra nieustannie atakuje organizm dziewczyny, grożąc jej uwięzieniem w coraz ciaśniejszej klatce. Życie w mojej skórze można porównać do noszenia zbyt ciasnych butów. Człowiek nie czuje się w nich komfortowo. Super. Hunter jest jedną ze 100 chorych na płód arlekin żyjących obecnie na świecie. Ludzie przystają, gapią się, wytykają palcami, szepczą, zachowują się niegrzecznie. Dla Hunter wyzwaniem jest codzienne życie. Tym bardziej należy docenić, że doczekała 14 urodzin. W płodzie arlekin najcięższy jest okres niemowlęcy. Większość noworodków umiera wkrótce po urodzeniu. Ludzie tacy jak Hunter pokonali niewyobrażalne trudności. Skóra dziewczyny zaczęła grubnąć jeszcze przed narodzinami. Przez brak lipidów komórki skóry stworzyły zbite, napięte warstwy. Z tej przyczyny miękka skóra powiek napina się i puchnie, a zasłonięte nią oczy przypominają czerwone żarówki.
Kiedy ujrzałem Hunter na porodówce, byłem przerażony. Tam, gdzie powinno mieć oczy, widać było wielkie czerwone gałki. Bardzo się wystraszyłam. U dzieci chorych na płód arlekin często wywijają się powieki. Ciało pokrywa gruba skóra, przypominająca zbroję, popękaną w wyniku wyschnięcia. Chorobę nazywa się płodem arlekinem, ponieważ pęknięcia skóry kojarzą się z geometrycznymi wzorami z kostiumów arlekinów. Skóra noworodków bywa tak napięta, że uciska płuca i utrudnia oddychanie. Kiedy wysycha, pęknięcia i rozpadliny zwiększają ryzyko infekcji. Bałam się, że może umrzeć. To był bolesny widok. Problemem jest nie tyle niedostateczna ochrona, ile poważne ubytki, przez które zarazki dostają się do organizmu i przez które następuje utrata płynów. Gdyby doszło do infekcji, mój system immunologiczny nie byłby w stanie jej pokonać i umarłabym. Na szczęście udało mi się przeżyć. Tata! Podobnie jak u większości dzieci, które przeżyły kilka pierwszych tygodni, skóra Hunter oddzieliła się od ciała, a dzięki codziennemu nawilżaniu jej oczy, usta i wargi nabrały normalnego kształtu. W domu musieliśmy przestrzegać surowych zasad opieki nad Hunter. Niezbędne były częste kąpiele i namaczanie ciała. Stawialiśmy wanienkę na podłodze. Siadaliśmy po obu stronach i kąpaliśmy córkę. Robiliśmy to przez godzinę, dwa razy dziennie. Potem natłuszczaliśmy jej ciało od stóp do głów. Używaliśmy wazeliny, a nocą nawilżaliśmy oczy. Całą procedurę trzeba było powtarzać co kilka godzin. Mimo że Hunter pokonała tak wiele przeciwności, wygląd utrudnia jej poznawanie nowych ludzi. Ari i Jack to jej pierwsi przyjaciele. Uderzyłaś się? Tak. Mamy wiele wspólnego. Na przykład lubimy japońskie kreskówki. Zwiążę włosy. Czasami nas ponosi, wymyślamy nowe historie i jest super. Świetnie się bawimy. Atakuj. Ciało Hunter wytwarza komórki skóry tak szybko, że jej naskórek jest 10-krotnie grubszy niż u zdrowej osoby. Ma grubość ludzkiego włosa. Wydaje się, że to niewiele, ale konsekwencje takiej zmiany są straszliwe. Chociaż skóra Hunter traci wodę w wyniku parowania, nie odprowadza potu i nie może się ochłodzić. Wystarczy dotknąć ramienia, czoła albo policzka. Moja skóra jest zawsze gorąca. Wyobraźmy sobie, że skóra jest chłodnicą. Awaria chłodnicy prowadzi do przegrzania się silnika. Skóra kontroluje temperaturę, odprowadzając ciepło i chłodząc organizm potem. Kiedy biegniemy, pot nas chłodzi. Gruczoły potowe w skórze Hunter zostały zablokowane i pot gromadzi się pod skórą, przybierając formę pęcherzyków. Pęcherze to nic przyjemnego. Przypominają pryszcze. Po ich wyciśnięciu pozostają rany. Hunter skutecznie walczy z ograniczeniami choroby. Stworzyła nawet własny krąg towarzyski. Atakuj. Ale żeby żyć normalnie, dziewczyna musi przestrzegać niezwykle rygorystycznych zasad i zawsze wyprzedzać o krok narastającą skórę. Skóra Hunter Steinitz jest 10 razy grubsza od skóry zdrowego człowieka. Mimo to nie chroni ciała przed infekcjami.
Moja skóra przypomina ceglaną ścianę, w której brakuje kilku elementów. Bakterie bez trudu mogą dostać się do organizmu. W skórze Hunter brakuje substancji uszczelniającej i mikroorganizmy, takie jak wirusy oraz bakterie, z łatwością mogą przez nią przeniknąć. Problemem jest też brak białka zabijającego bakterie i wirusy. Hunter, spójrz! Kiedy Hunter miała 2 lata, ciężko zachorowała po operacji odłączenia uszu od głowy połączonej z przeszczepem skóry. Dziękuję. W dzieciństwie moje uszy nie wyglądały w ten sposób. Nie było nawet widać, że mam uszy. Szczelnie przylegały do głowy. Ale na częściach ciała, skąd pobrano skórę, doszło do zakażenia. To nie było przyjemne. W rezultacie Hunter musiała brać antybiotyki i przejść bolesną kurację. Od tamtej pory udaje jej się unikać poważnych infekcji. W najbliższym czasie raczej nie zachoruje. Staram się nie mieć otwartych ran, a teraz mogę ruszać uszami. Niestety choroba ciągle postępuje. Skóra Hunter rośnie także nocą. Dziewczyna musi z nią walczyć nawet podczas snu. Kiedy skóra twarzy się napina, dochodzi do wywinięcia powiek. Dlatego oczy chorych mogą się nie domykać. Jeśli jej oczy wyschną, Hunter może nawet stracić wzrok. Dlatego dziewczyna sypia z grubą warstwą balsamu na powiekach, który chroni jej oczy. Każdego ranka Hunter pracowicie dba o swoje ciało. Muszę wstać 2 godziny wcześniej niż inni i przygotować się do szkoły. To dlatego, że przez godzinę moczę się w wannie. Skóra Hunter jest tak gruba, a komórki skóry tak sprasowane, że przypomina ona ciasny kostium. Jeśli nie zostanie nawilżona, zacznie ograniczać ruchy dziewczyny. Najskuteczniejsza metoda to długa kąpiel. Gdybym nie kąpała się codziennie, moja skóra by wyschła. To czynność podobna do natłuszczania warg zimą. Zawsze, kiedy wchodzę do ciepłej wody i zaczynam się moczyć, czuję się lepiej, bo napięcie ustępuje. Odzyskuję kontrolę nad ruchami. Znowu mogę się przeciągnąć. To wspaniałe uczucie. Najwrażliwsza jest skóra głowy Hunter. Musi masować ją bardzo delikatnie, żeby nie zdrapać włosów. Nakładam szampon na głowę oraz czekam, aż nawilży i zmiękczy skórę. Dzięki temu moja głowa czuje się znacznie lepiej. Trochę swędzi, ale utraty włosów nie da się uniknąć. Linia włosów Hunter cofnęła się już o 2,5 cm. Według naukowców przyczyną tego stanu jest zapalenie skóry uszkadzające torebki włosowe. Uszkodzone torebki zabliźniają się, a włosy nie mogą dłużej rosnąć. Kąpiel to dopiero połowa porannego rytuału. Teraz Hunter musi utrwalić nawilżenie. Upewniam się, że jestem dobrze nawilżona. Kiedy rano wychodzę z wanny, nie wycieram się tak jak zwykły człowiek po kąpieli. Pozwalam wodzie schnąć w sposób naturalny. A kiedy wciąż jestem mokra, nakładam na ciało balsam, żeby jak najdłużej zachować wilgoć skóry. Maści, które Hunter nakłada na skórę, zawierają lipidy pomagające w utrzymaniu wilgoci.
Dzięki temu skóra pozostaje mokra jeszcze dłużej. Takie maści to substytut lipidów obecnych w skórze. Ludzie często je stosują. Zdaje się, że korzystnie wpływają na stan pacjentów. Hunter regularnie przechodzi udrażnianie kanałów słuchowych. Nadmiar skóry w uszach upośledza słuch dziewczyny. Styl życia Hunter koncentruje się na wilgotności skóry. Z wiekiem zabiegi te są coraz bardziej męczące. Instrumenty smyczkowe. Hunter Steinitz. Oprócz nauki, Hunter ma wiele różnych hobby, dzięki którym znajduje się w centrum uwagi. Uwielbiam muzykę i grę na skrzypcach. Mam talent. Nie boi się mówić o swoim stanie. Pewnego dnia szłam ulicą. Byłam w innym mieście. Naprzeciwko mnie szedł facet i nazwał mnie homarem. Spytałam, gdzie twoje maniery? Chcę udowodnić ludziom, że nie należy się wstydzić inności. Powinniśmy zaakceptować różnice. Każdego dnia Hunter tworzy historię niezwykłej choroby. Nie wiemy, jakie będą rokowania Hunter w dłuższym okresie. Ale znane są przypadki chorych dożywających nawet 90. urodzin. Ile może żyć człowiek tak ciężko chory? Nie wiadomo. Lekarze nie wiedzą również, ile może osiągnąć nauka połączona z niezwykłym charakterem dziewczyny. Z dnia na dzień moja choroba jest coraz cięższa. Nie chcę jednak, żeby ludzie gardzili mną przez moją skórę. O ile Hunter zmaga się z coraz grubszą skórą, inny, niezwykły człowiek walczy z przeciwnym problemem. Jego skóra może zupełnie odpaść. Dwunastoletni Garrett Spalding wraz z czwórką rodzeństwa mieszka w Newman w stanie Kalifornia. Od stóp do głów pokryty jest bandażami. To się nie liczy. Choć wygląda na ofiarę pożaru, nigdy nie został poparzony. Mimo że skóra Garretta prawie nie ma kontaktu ze słońcem, jego choroba często prowadzi do raka skóry. Bandaże nie wspomagają gojenia zewnętrznych ran. Rany powstają od wewnątrz i pokrywają niemal całe ciało. Out. Garrett cierpi na rzadką chorobę zwaną pęcherzowym oddzielaniem się naskórka, w skrócie EB. Przy najdelikatniejszym urazie jego skóra pokrywa się pęcherzami i pęka. Przez tę chorobę nie mogę się bawić. Pojawiają się rany i pęcherze. Powstają przy każdym uderzeniu. W prawo. Nieźle. Takie dzieci często nazywa się dziećmi motylami, bo ich skóra jest tak delikatna jak skrzydła motyla. Każde otarcie może spowodować nieodwracalne rany oraz niebezpieczne infekcje. Dla fanów sportu, takich jak Garrett, to frustrujące uczucie. Ale chłopak umie sobie radzić z ograniczeniami. Kiedy gram w koszykówkę na Wii, czuję się, jakbym grał w prawdziwym meczu. To wielki fan koszykówki. Zna mecze i graczy. Jest jak chodząca encyklopedia. Rzucaj. Za trzy. Brawo. Dzięki koszykówce Garrett może zapomnieć o cierpieniu. Kiedy tylko się urodził, zaczął płakać. Był to potworny, pełny bólu płacz. A lekarz i mój mąż milczeli. Wyglądał, jakby miał paskudne znamie. Teraz chciałbym, żeby to było znamie. Na obydwu nogach niemal zupełnie nie miał skóry. Pęcherzowe oddzielanie się naskórka występuje u 20 noworodków na milion. Według lekarzy Garrett cierpi na najrzadszy typ recesywno-dystroficzny.
W przypadku choroby Garretta problemem jest brak kolagenu typu 7. Jego ciało wytwarza za mało tego białka. Kolagen typu 7 to spoiwo wiążące dwie warstwy skóry, naskórek i skórę właściwą. Jego brak powoduje, że przy najdelikatniejszym urazie obydwie warstwy się oddzielają. Warstwy skóry można porównać do rzepu. Zwykle są połączone białkami i kiedy działa na nie jakaś siła boczna, warstwy się nie rozchodzą. Skóra chorych na EB jest mniej wytrzymała. Ciało tych dzieci nie wytwarza białka działającego jak rzep. Dlatego każde potarcie może spowodować rozejście się dwóch warstw. Między nimi gromadzi się płyn i powstają pęcherze, ale są one zupełnie inne niż u zdrowych osób. Kiedy u mnie pojawią się pęcherze, pękają, a potem się koją. Pęcherze Garretta tworzą się głębiej pod skórą i goją się znacznie trudniej. Zwykle pęcherze powstają w wyniku długotrwałych otarć, na przykład podczas pieszej wędrówki. U Garretta wywołują je nawet delikatne podrażnienia. Mama owija mnie bandażami na wypadek, gdyby ktoś mnie zadrapał lub potrącił. Delikatną skórę Garretta chronią bandaże. Pomagają też złagodzić nieustanny ból. Cieszy się. Po opatrzeniu ran chłopiec czuje się znacznie lepiej. Na co dzień nie musi sięgać po środki przeciwbólowe. Garrett bierze je co 3 dni, kiedy jego matka Lorraine zmienia bandaże. Czas ci się skończył, to niedozwolone. Żeby Garrett mógł wytrzymać potworny ból, matka podaje mu leki na bazie opium zmieszane z jego ulubionym napojem. Gotowy? Nie. Podam ci lek. Po zażyciu lekarstwa Garrett bierze półgodzinną gorącą kąpiel, rozluźniającą bandaże. Potem wyciągamy go, owijamy ręcznikiem, kładziemy na stole wyłożonym miękkim materiałem. Oglądałeś mumię? Pasuje do bandażowania. Lorraine powoli odwija bandaże, zaczynając od nóg. Jedna po drugiej, bo gdyby się kopnął, zrobiłby sobie krzywdę. Ściąganie bandaży jest najbardziej bolesne. Staram się uważać. Boli. Przez ciągle otwarte rany Garrett traci mnóstwo krwi. Ja to zrobię. Proszę. Jako że gojenie ran pochłania dużo energii, chłopiec jest niezwykle chudy. Teraz plecy. Obecnie rany pokrywają 85% ciała Garretta. Chłopiec niemal zupełnie stracił skórę na plecach. Została zniszczona w wyniku tarcia powstającego przy siedzeniu. Również ramiona są pokryte ranami. Podczas ściągania bandaży zakończenia nerwowe w skórze rejestrują ból. Permanentny ból sprawia, że stają się coraz bardziej wrażliwe i każda zmiana bandaży wiąże się z jeszcze większym cierpieniem. Teraz lepiej. Jeśli rana krwawi, trzeba założyć materiał odprowadzający krew. Lorraine używa bandaży z silikonem. Nieprzylegający silikon można nakładać na otwarte rany. Ale Lorraine szuka przede wszystkim zainfekowanych ran, które mogą okazać się śmiertelnie niebezpieczne. Zdejmuje bandaż z tatuażem. Infekcja zagraża zwłaszcza najmłodszym chorym. Otwarte rany są bramą, przez którą bakterie dostają się do skóry i rozprzestrzeniają po ciele. Na zakażone rany Lorraine nakłada specjalne opatrunki ze srebrem, najstarszym znanym środkiem bakteriobójczym.
Chcę zobaczyć tę ranę. Założymy kolejny opatrunek. Większość bandaży Lorraine smaruje też maścią bakteriobójczą. Na nie nakłada gazę wazelinową. Potem owija je jeszcze jednym kawałkiem gazy. Na gazę wazelinową nakładam gazę rolowaną. W ten sposób opatruję całe ciało. Potem owijamy go bandażem cylindrycznym. Gareth lubi ten bandaż, bo wygląda w nim, jakby nosił strój futbolisty. Gotowy. Lorraine w ten sposób opatruje całe ciało Garetha. Zmiana bandaży trwa co najmniej 4 godziny. Odsłonięte rany swędzą i czasami trudno się powstrzymać od podrapania. Ostrożnie. Uważaj, bo naruszysz skórę. Gotowe. Dzielnie znosi ból. Jest jak żołnierz. Staram się myśleć o tym, że później będę się czuł bardzo dobrze. Gareth traktuje zmianę bandaży jak przykrą konieczność, a potem szybko wraca do swojej pasji, koszykówki. Ostatnio został nawet honorowym członkiem miejscowej drużyny. On jednak marzy o karierze zawodowej. Żeby osiągnąć swój cel, musi walczyć z chorobą. Ale związane z nią komplikacje dotykają nie tylko skóry. Na skórze Garetha pojawiają się pęknięcia i pęcherzyki, przez co nie może cieszyć się swoją pasją, sportem. Gotowe. Każda aktywność grozi pęknięciami skóry. Wystarczy? W porządku? Tak. Przyszli koledzy. Ten fanatyk koszykówki nie zamierza się jednak poddawać, mimo że jest w stanie chodzić tylko na palcach. Jeśli przestanę się ruszać, stracę równowagę. W tym rzecz. Muszę też obandażować palce, żeby nie pojawiły się pęcherze, kiedy oprę na nich ciężar ciała. Nie pozwól mu rzucać. Cofaj się. Stopy Garetha są unieruchomione, od kiedy jego stan gwałtownie się pogorszył, a chłopiec został przykuty do wózka. Kostki i stopy zwisały bezwładnie i tak też goiły się rany. U zdrowego człowieka pęknięta skóra się zrasta. U chorych na EB tworzy się blizna, znacznie mniej elastyczna od skóry. Przez to skóra się napina, unieruchamiając palce. To samo grozi palcom rąk. W najostrzejszych przypadkach unieruchomiony zostaje nawet kciuk, a dłonie wyglądają jak dwa kikuty. Mimo że palce nóg Garetha już zesztywniały, Lorraine opracowała specjalną metodę, dzięki której ocaliła palce rąk. Ten jest prosty. Doskonale. Mama bandażuje każdy palec z osobna. W ten sposób nie zabliźniają się i mogę nimi poruszać. Wystarczy. Metoda ta polega na rozprostowywaniu palców. Rany się zabliźniają, ale chłopak nadal może ruszać dłońmi i grać w kosze. Znowu. Niestety nadal nie znamy metody ocalenia paznokci. To częsty problem u dzieci chorych na ten typ EB. Pęcherze powstają pod paznokciami, a jako że rany się zabliźniają, dochodzi do ich utraty. Tkanka, z której tworzą się paznokcie, przestaje istnieć. Chociaż ciało Garetha chronią bandaże, chłopiec musi zmierzyć się z niebezpieczeństwem kryjącym się głęboko pod skórą. EB nie jest wyłącznie chorobą skóry i powoduje wiele innych komplikacji. Garethowi grożą infekcje, problemy trawienne, anemia.
a nawet rak skóry. Z tej przyczyny chłopiec co miesiąc odwiedza klinikę stworzoną specjalnie dla dzieci takich jak on. Co słychać? Doskonale. Nie chcemy, żeby pacjent włóczył się po wielu różnych lekarzach. U nas dostaje pełny zestaw. Boli ci, kiedy przełykasz? Nie. Dzieci chore na EB mają kłopoty trawienne. Otarcia występują również wewnątrz organizmu, zwłaszcza w ustach i w przełyku. Rany wewnętrzne powstają podczas jedzenia. Organy takie jak żołądek, jelita i przełyk pokryte są tkanką podobną do skóry, zwaną błoną śluzową. Tkanka ta może bardzo łatwo pęknąć. Do uszkodzeń przełyku dochodzi podczas zjadania twardego pożywienia. Podczas gojenia przełyk się zwęża. Dlatego z czasem przełykanie jest coraz trudniejsze. Przełyk trzeba udrażniać chirurgicznie. Lekarz wprowadza do przełyku sondę i przesuwa po niej balon, który po napełnieniu płynem otwiera zwężenie. Następnie zestaw wyciąga się z gardła. Niestety zwężenie przełyku nieustannie się powtarza. Garrett przechodzi ten zabieg już po raz 10. Miło było was widzieć. Pana również. Do widzenia. Spróbujesz? Garrett ma też liczne blizny wewnątrz ust. Język jest nieruchomy, ledwo go unosi. Dziąsła i policzki się zrosły. Jedzenie i mówienie przychodzi mu z coraz większym trudem. To koktajl truskawkowy. Dlatego Garrett przyjmuje głównie płyny. Chłopiec musi się dobrze odżywiać. Jego ciało spala bowiem ogromne ilości kalorii. Żeby rany mogły się zagoić, organizm potrzebuje dużo energii. Kalorie są niezbędne także do walki z infekcjami, o ile w ogóle można je pokonać. Poza tym te dzieci rosną i muszą dużo jeść. Niełatwo sprostać jego zapotrzebowaniom. To jeden z największych kłopotów. Nie przyjmuje suplementów, bo mu nie smakują. Pije dużo koktajli mlecznych, bo łatwo je przełknąć. Poza tym dodajemy do nich lekarstwa. Pokroić to, czy od razu zjesz? Pokroić? Zjem. Uwielbia kurczaka, ale może jeść tylko miękkie pożywienie, pokrojone na maleńkie kawałki. Garrett musi też bardzo uważać na zęby i jeść powoli. Często zaczyna się dławić, wtedy przestaje, denerwuje się i nie chce już dłużej jeść. Kiedy opatrzę ci stopy, będziesz mógł stanąć. Wstaniesz? Dzisiaj lepiej sieć. Dwadzieścia kilo, 8 kg. Wytłumaczę ci, co nas martwi. To twoja karta wzrostu. Widzisz wszystkie te kropki? Tu miałeś 10 lat, a tu 10,5 roku. Nagle linia wagi staje się płaska. Dlatego się martwimy. Wygląda na to, że wciąż rośniesz, ale wcale nie ważysz więcej. Jesteś coraz chudszy. Racja. W efekcie przestaniesz rosnąć, a chcemy, żebyś był coraz wyższy. Wypróbujemy kolejny drink o nazwie Wielka Dawka Kalorii, WDK. Byłoby świetnie, gdybyś codziennie wypijał jeden. Właśnie. To 560 kalorii. Będziesz wysoki jak zawodowi koszykarze.
mnóstwo kalorii. W zeszłym miesiącu przytyłeś 80 dekagramów. Nie wiem, co robiłeś, ale to wielki sukces. Oby tak dalej. A ten koktajl na pewno ci pomoże. Zgoda? Wypijesz? Spróbuj. Nudzisz się? Pobyt w klinice nie zawsze bywa przyjemnością. Dam ci Gatorade. Na tego sportowca najlepiej wpływa wyznaczenie celu. Musisz przytyć, na przykład pół kilo miesięcznie. A jeśli przytyję 2,5 kilo, kupisz mi coś fajnego? Albo wypożyczysz film? Dostaniesz koszulkę Rajon Rondo. Umowa stoi? Chyba tak. Do zobaczenia. Co słychać? Otwórz usta. Najpierw obejrzę zdjęcia z wczorajszej zmiany bandaży. Dr. Bruckner szuka nowych infekcji i sprawdza stare, które nieleczone mogą zagrozić życiu chłopca. Dzięki fotografiom nie trzeba zdejmować bandaży. Kilka ran ma od dawna i trochę się nimi martwię. Ta jest dość głęboka. Pod kolanem. Plecy są w bardzo złym stanie, ale wyglądają lepiej. Ta jest paskudna. Korzystacie z chlorowanej wody? W basenie. To dobrze, bo zabija mikroby i rzadziej trzeba zmieniać bandaże. Dr. Bruckner sprawdza, czy można przeprowadzić transfuzję krwi. Musimy przeprowadzić transfuzję krwi i żelaza, ale trzeba wkłuć się w żyłę. Garrett cierpi na anemię. Ma za mało czerwonych krwinek dostarczających żelazo i tlen, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Bez transfuzji będzie jeszcze słabszy. Ale u dzieci motyli trudno znaleźć żyłę nadającą się do wkłucia. To spore ograniczenie. Musimy przekładać zabiegi. Już dawno powinien przejść transfuzję, ale nie można się wkłuć. Dla nas żadna terapia nie jest łatwa. Transfuzja musi poczekać. Dr. Bruckner proponuje częstszą zmianę bandaży, żeby lepiej ocenić stan ran. Garrett odniesie też korzyści z bakteriobójczych właściwości wody. Będziemy zmieniać bandaże co drugi dzień. Dasz radę? To dobrze, że lubi się kąpać. Nie chce śmierdzieć, bo w szkole jest mnóstwo ładnych dziewczyn. Każdy powód jest dobry. Dzięki. Piątka? Zdawałoby się, że dla Garretta książki byłyby lepszym hobby, ale lekarze podsycają miłość chłopca do koszykówki. Cieszę się, że Garrett aktywnie spędza czas. Jest szczęśliwy, co przynosi mu więcej korzyści niż szkód. Zrządzeniem losu, dzięki swojej chorobie, Garrett doskonale zna się na koszykówce. Nie wiem, jak to robi, ale kiedy krzyczy do zawodników, wie, co mówi. Zawodowym trenerem zostanie jednak tylko wtedy, gdy nauka rozwiąże zagadkę jego niezwykłej choroby. Miałeś rację. Skóra Garretta ma kontakt ze światłem wyłącznie podczas zmiany bandaży. Włączysz klimatyzację? Zwykle Garrett jest nimi owinięty od stóp do głów. Dzięki temu może uniknąć kolejnych ran i zakażeń. Chcesz połowę? Wcinaj. Garrett jest moim piątym dzieckiem. Dlatego niczego nie podejrzewałem. Jako że rodzeństwo Garretta urodziło się zdrowe, Lorraine i jej mąż spokojnie czekali na poród. Później okazało się, że choroba zagrażała również poprzednim dzieciom.
Choroby powodują dwie kopie genu EB, dziedziczone po matce i po ojcu. Każde dziecko z Poldingów miało 25% szansę na odziedziczenie obydwu i zachorowanie. Ale tylko Garrett miał pecha. Czasami jestem zazdrosny, że nie mogę robić tego, co David. David jest starszy od Garretta o 17 miesięcy. Łączy ich wyjątkowa więź. Zawsze byli najlepszymi przyjaciółmi. Chce mi się płakać, kiedy o nich mówię. Zwykle nie ulegam emocjom, ale czuję, że to Bóg zesłał mi Davida. Wiedział, że bez niego nie poradzę sobie z Garrettem. Sara interesuje się chorobą. Gdyby nie było przy mnie mamy, mogłaby bandażować mi stopy. Chciałaby studiować dermatologię. Poważnie myśli o medycynie. 12 lat czekamy na lekarstwo. Sara uważa, że powinni je wynaleźć w ciągu 3 lat. Może będziemy czekać kolejnych 12 lat, ale ona sama woli go poszukać. Bandaże Garretta nie obronią go przed największym niebezpieczeństwem związanym z EB. W wieku nastoletnim lub we wczesnej dorosłości u chorych często rozwija się bardzo agresywny rak skóry. To główna przyczyna śmierci w tej grupie. Rak skóry bywa efektem nadmiernego opalania się. U chorych takich jak Garrett atakuje partie ciała, na których często występują otwarte rany. Następnie atakuje cały organizm. Ciepłe? Nie. Dotąd Garrettowi udało się uniknąć raka. Dzięki miłości do koszykówki nadal walczy z chorobą. Taki błąd to rzut wolny. Wyjaśnię, o co mi chodzi. Garrett jest dobry. Zrobiłem go pomocnikiem trenera w drużynie koszykówki miejskiej ligi letniej. Biali są twoi. Powiedz im, co widziałeś. Twoim celem jest bycie lepszym trenerem. Dobrze wie, jak grać. Widzi też mocne i słabe strony dzieciaków. Jaki jest plan? Obrona w porządku. Którą strefę wybierasz? 2-3, zwykłą? Kto na jakiej pozycji? Graj agresywniej. 1-2-3, biali. Rzadko kto zastanawia się nad możliwościami ciała. Garrett umie docenić grę. Jest świetnym nauczycielem i ekspertem. Spokojnie. Gdyby chciał, mógłby zostać zawodowym trenerem. 2 minuty wystarczą? Tak. Marzenie Garretta o zwycięstwie nad chorobą i zagraniu w prawdziwym meczu ostatnio stało się znacznie bardziej realne. Naukowcy pracują nad metodami uzupełniania brakujących genów. W laboratoriach gromadzi się komórki skóry pacjentów chorych na EB. Następnie zaraża się je specjalnym wirusem przenoszącym prawidłowy gen odpowiadający za produkcję kolagenu typu 7. Zdrowe komórki, które urosną na skórze, można przeszczepić pacjentom. Technika ta daje Garrettowi nadzieję na normalne życie. Jeśli opracujemy skuteczną terapię genetyczną, znacząco poprawimy zarówno jakość, jak i długość życia chłopca. Lekarstwo pozwoliłoby dzieciom motylom nareszcie rozwinąć skrzydła. Nieźle. Chciałbym doczekać dni, kiedy nie będę chory. Chciałbym uprawiać sport i bawić się. Pewnie chce przetrwać i normalnie żyć. Wolałby też mieć 2 metry wzrostu, ale to życzenie najpewniej się nie spełni. Tak naprawdę marzy, żeby robić to, co inni.
Cienka i krucha albo gęsta i gruba, skóra może mieć wiele różnych postaci. Każda wiąże się z innymi problemami. Niezwykłe dzieci, które dziś poznaliśmy, są najlepszym dowodem na potwierdzenie tezy, że piękno ukryte jest wewnątrz. Na zlecenie Hipeis Media, Eurocom Studio, tekst Janusz Winiarski, czytał Marek Lelek.